Jeżdżę sobie z agregatem ścierniskowym i uprawiam pola. Właściwie to tylko przejeżdżam dookoła oraz tam, gdzie nie było skoszone, gdzie jeszcze jakieś zboże stoi. Dookoła jeżdżę po to, żeby zobaczyć, czy dużo jest zielska i chwastów na tym polu, zobaczyć, jak to wygląda. A tak, no generalnie nie ma czasu już na podorywkę całych pól. No, tego czasu jest już mało do tych siewów. Ja wiem, że niektórzy sieją i bardzo późno pszenicę. Tak jak w zeszłym roku widziałem, to niektórzy jeszcze pod koniec listopada nawet próbowali z siewami. My raczej tego nie praktykujemy i chcielibyśmy do połowy października się ze wszystkim wyrobić. No ale żeby się wyrobić ze wszystkim, to musimy mieć poorane pola, a nie zaczęliśmy jeszcze orać w ogóle. No stąd też moja dzisiejsza przejażdżka agregatem. Najwięcej pracy jest tam, gdzie są, jak mówię, te pola niedokoszone do końca i trzeba je po prostu uprawić, żeby później było mi łatwiej przejechać z pługiem, żeby pług wszystko przykrył. A drugie miejsca są takie, gdzie zakopaliśmy się kombajnem lub ten kombajn się tam mocno grzebał. I wtedy trzeba było... I wtedy są kolejne na polu, a z kolejnami też będzie ta orka trochę mniej równa, więc lepiej sobie to wcześniej po prostu wyrównać. Jeśli chodzi o żniwa, są już, można powiedzieć, że zakończone. Można powiedzieć, gdyż to, co chcieliśmy skosić, to skosiliśmy. Zostało jeszcze nam pewnie trochę lepiej niż pół hektara. Myślę, że to będzie nawet hektar. Zdajemy sobie sprawę, że całego tego nie skosimy. To jest w jednym kawałku. Ogólnie kawałek łącznie ma 3 hektary. 2 już skosiliśmy. Dalej się wjechać nie dało, bo mokro. Więc no, jeszcze cierpliwie czekamy. Może uda się jeszcze z niego coś tam wykosić, no, ale żeby się udało wykosić, no to musi być pogoda i jeszcze musi trochę obeschnąć. No pole jest mokre co roku, więc nieważne, czy pada dużo deszczy, czy mało deszczy, tam zawsze jest tak samo, czyli woda stoi w jednym z rogów i nie da się tam skosić. Zresztą na tym polu byłem i pokazywałem Wam na jednym z odcinków ze skoszenia zboża, tam gdzie kosiliśmy pszenżyto. No i mówiłem, że w jednym z rogów to tam cały czas jest mokro, zawsze. I właśnie tak tam wygląda. Oprócz tego, że tam jest mokro, to teraz Wam pokażę na kamerze. O tam. Tutaj mam jeszcze to pole do zrobienia, a właściwie będę robił tylko to, gdzie rośnie tutaj to zielsko. I obok mam jeszcze jedno takie pole. Tutaj gdzieś tam w środku jeszcze jest trochę jęczmienia. Ale już tego nie udało się skosić, no bo było zbyt mokro. Przejechał tata tylko w tą stronę kombajnem, a reszty się nie udało skosić. I to właśnie na tym polu i na tym tutaj mamy... Jedno jest nie nasze, a kolejne już jest znowu nasze. Tam też był jęczmień i na tamtym nie dało się wjechać. Jak się psiało, to było mokro, cały czas było mokro i jęczmień po prostu nie urósł, tylko urosło to, co widać. Dla tych, którzy są na kanale dość od niedawna, od razu powiem, jakim ciągnikiem jest, że jest to Puma 130. Moc tym ciągnikiem podnieśliśmy już kilka lat temu i ma 160, 2 czy 3 wyszło na wałku, więc w
więc nie ma już na tym silniku tyle, ile było fabrycznie, a tą moc trochę podnieśliśmy. Brakowało jej przy przede wszystkim przy agregacie uprawowo-siewnym Pottingera, który mamy, bo tam jak była gdzieś cięższa ziemia, to i ten ta wrona wirnikowa miała chodzić, to się okazywało, że przy tej mocy czasem tam gdzieś brakowało. No przy 160 no to już nie brakuje jej nigdzie, nawet że do jakichkolwiek tam prac, co do tej mocy jest aż nadto i ten agregat raczej się nigdzie, ten ciągnik raczej nigdzie się tam nie męczy zbytnio, bo nie ma do niego jakichś większych takich ciężkich maszyn. Ten agregat, który jest 3-metrowy, no tak, jest gdzieś cięższa ziemia, no to rzeczywiście czasem ta moc się przydaje po to, żeby on miał lżej. No ale przy 3 metrach, gdy te ziemie nie są jakieś tam najgorsze, znaczy najlepsze i dość łatwe są, czy przepuszczalnie, czy piachy, no to tak jak teraz widzicie, on sobie na spokojnie przejeżdżenia problemu, taki 4-metrowy, myślę, że żeby się mu przydał, żeby miał więcej pracy. Jak wyszedłem na chwilę z ciągnika, żeby wam pokazać, jak to wygląda po zagregatowaniu. Chaszcze to tutaj były takie, jak widać tu. Został mi jeszcze jeden przejazd. Czyli dość wysokie, a jeśli chodzi o robotę później, to też widać obok. No tutaj to normalnie jeszcze woda stoi. Tutaj stoi jej bardzo dużo, u sąsiada też. Widzę, że jeszcze nie porobił, pewnie czeka i liczy, że może to trochę obeschnie. No jest mokro, co tu gadać. Niestety, żeby wykonać tą pracę tak, jak jest zrobiona, to traktor i agregat wyglądają tak jak widzicie. No i z tej strony jest to samo, więc ta praca kosztuje dużo. Dużo czasu. Bo oprócz tego, że trzeba to zrobić, to później jeszcze będę musiał umyć traktor. Jestem już na kolejnym polu, teraz robię koło domu i przy okazji tutaj robię wszystko, gdyż rozsiewam od razu poplon, jedziemy z samym rzepakiem. Dawka tu wychodzi mniej więcej 30, może niecałe 30 kg na hektar. To też, o czym wcześniej nie powiedziałem, to głębokość, z jaką robimy. Nie zawzinam się tutaj z tym agregatem. Kiedyś robiliśmy trochę głębiej i tam zawsze wychodziło nam te 15 cm głębokości. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu tak się głębować, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby raczej tą wierzchnią warstwę tej ziemi poruszyć. I zmniejszyliśmy to do około 10 cm. I na 10 cm wchodzą właśnie te stopki z agregatu ścierniskowego. O agregacie ścierniskowym też dość mało powiedziałem. To jest agregat Unii Grudziądz KOS z 2009 roku. On był kupiony razem z traktorem, case'em tym Maxumem mniejszym, 110. I tak do kupna tak naprawdę pumę robiliśmy tylko tamtym. Później jak kupiliśmy pumę, to wychodziło różnie. Czasem się jeździło pumą, czasem się jeździło Maxumem, a od jakiegoś czasu raczej tam się to
zmieniło i została sama puma ze względu na to, że no maksimum czasem coś w gospodarstwie jeszcze trzeba turem zrobić, sami wiecie jak z turem jest, bardzo ci często się przydaje i dlatego z niego po prostu korzystamy. No jeśli chodzi o popląd, to widzę, że będę musiał dosypać. Rozsiewacz tutaj do tego poplonu nie był kupiony razem, on był dokupiony z czasem firmy Akpil. Dość dobry sprzęt, chociaż mieliśmy problem z silnikiem, który tam wysiewa, gdyż nam się spalił po jakimś czasie. Prawdopodobnie winą było nasze niedopilnowanie i zalanie go wodą i stąd ten problem z nim, a już później jak zmienialiśmy silnik, to niestety, ale musieliśmy wymienić wszystko, również z tym panelem sterującym, bo technologia już jest trochę inna, nowsza, więc nie mogliśmy dokupić tego, co tam było. Widzę, że będę miał pasażera już. No, Nikodem wrócił z przedszkola i już pędzi na traktor. No dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się z kolejnymi w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie ich dość sporo, bo tak samo i roboty na polu jest bardzo dużo po prostu. A więc dzięki za uwagę. Na razie pozdrawiam. Rolnik z Doliny Świdra. Cześć.